Omawiając kwestię szablonów, wspomnę jeszcze o szablonach z literami. O co tutaj chodzi? No więc każdy rysunek musi być nie tylko narysowany i zwymiarowany, ale również opisany. I wówczas powstaje konieczność umieszczenia różnych napisów. Najczęściej są to wymiary. I żeby ładnie rysunek opisać, żeby on elegancko wyglądał, to albo trzeba się nauczyć ładnie literki rysować, i to jest metoda zdecydowanie najszybsza, ale jednak, jeżeli komuś zależy na profesjonalnym wyglądzie rysunku, to jednak najlepiej jest zastosować szablon. Tak wyglądają takie szablony do liternictwa. Ja używałem krajowych szablonów, one były bardzo dobre. Co ciekawe, nie posiadają one tutaj polskich znaków. To znaczy, trzeba było tutaj kombinować i na przykład, jeżeli chciało się napisać on, to trzeba było tutaj użyć przecinka. Także tu jest taka dziwna sprawa i przez to niestety takie kreślenie liter stawało się jeszcze bardziej czasochłonne. Szablony są robione pod konkretną grubość rapitografu, czyli ten na przykład jest wykonany dla rapitografu grubości 0,35 i wysokość litery jest dostosowana do takiej grubości, to znaczy wynosi ona mniej więcej dziesięciokrotną wysokość, dziesięciokrotną grubość. To znaczy dla szablonu 0,35 wysokość takiej litery powinna wynosić 3,5 mm. I akurat to można, jest teraz pytanie, jakiej wysokości, jakiej wielkości litery są najbardziej potrzebne. No więc ja większość do wymiarowania używałem szablonu o grubości 0,25. Jak widać tutaj najwięcej tuszu zostało na literkach i cyferkach. Używa się w zasadzie tylko i wyłącznie duże litery, wielkie litery. Z mniejszych używa się tylko literkę M przy oznaczeniu metrów kwadratowych. Do podpisu rysunku, jeżeli się gdzieś podpisuje rzut, elewacja, no to zazwyczaj używa się większych literek 0,35. Szablon ten 0,7 mm. W zasadzie używałem tylko do produkcji plansz. W wypadku produkcji dokumentacji wystarczają do wykonania rysunków technicznych, wystarczały te dwa szablony. Zwracam tutaj uwagę na taką kwestię, że liternictwo jest sprawą dosyć niedocenianą, no bo teoretycznie pisać każdy umie, natomiast jest to problem, jeżeli chce się zachować wysoką estetykę rysunku i najlepiej widać to w sytuacji, kiedy na przykład jakiś pracownik sklepiku czy kiosku musi wyjść i musi wykonać na szybko kartkę z napisem "zaraz wracam". Proszę zwrócić uwagę, jak taka kartka wygląda i wówczas na takiej kartce widać, na czym polega problem. Problem polega na tym, że litery niestety mają swój kształt. Najczęściej wzorowany jest on na kształcie liter, które były na kolumnie Trajana w Rzymie. I to jest bardzo konkretny kształt. Akurat w tym wypadku, w wypadku pisma technicznego, ten kształt jest zmodyfikowany. Te litery mają zmienione proporcje, dlatego że wyrazy tworzone z liter o takich prawdziwych, antycznych, klasycznych kształtach byłyby po prostu zbyt długie. Tak więc litera O powinna być okręgiem, jednak w wypadku pisma technicznego litera O okręgiem nie jest. Tym niemniej proponuję tutaj zwrócić uwagę na przykład na ten fakt, że litera M nie jest odwróconą literą W,
i istnieje również szereg innych zasad. Tak więc okazuje się, że aby uzyskać estetyczną dokumentację, nie jest wcale to takie proste, a w wypadku, kiedy na takim rysunku ma być dużo oznaczeń, dużo liter, pokażę tutaj taki przykładowy rzut fundamentów, to jeżeli chce się osiągnąć wysoką estetykę, to jednak warto z takiego szablonu skorzystać. Pojawia się tutaj też problem tak zwanego światła pomiędzy literami. To znaczy, jeżeli wykonuje się jakiś opis, to cała zabawa polega na tym, że używa się przy wykonaniu takiego napisu przykładnicy, używa się rapitografu i każdą literę wykonuje się oddzielnie i trzeba ją umieścić w odpowiedniej odległości od następnej. I według moich doświadczeń wynika, że wykonanie napisu za pomocą szablonu trwa mniej więcej 2 do 3-krotnie dłużej, niż gdyby te same litery chcieć wykonać odręcznie. Natomiast estetyka jest oczywiście nieporównywalnie wyższa i w wypadku dokumentacji, którą wykonywałem ostatecznie na zamówienie do pozwolenia na budowę, jednak zawsze używałem szablonu. Oczywiście tutaj problem polega też na tym, że te napisy trzeba umieścić tak, żeby one się nie przenikały. To jest problem zwłaszcza dzisiaj, kiedy pracuje się na komputerze. Komputer umieszczając te napisy automatycznie, te napisy mają zawsze doskonałe liternictwo, natomiast problem polega na tym, że są one umieszczane dosyć przypadkowo i później podczas tworzenia dokumentacji na komputerze problem polega na tym, że później zawsze te linie wymiarowe trzeba przesuwać tak, żeby one nie nakładały się jedna na drugą albo żeby nie przykrywały innych elementów rysunku.